RMF FM. Po południu. Gość w studiu radia UWM FM dziś w Chili o godzinie 19:00. Rozmowa pod tytułem Płatne miłością, czyli nie bądź żmija, daj siebie innym. No i z tej okazji Sylwia Młyńska w studiu radia UWM FM. Witam Sylwio. Witam serdecznie. Sylwio, z tego co mi wiadomo, wybrałaś się no nie byle gdzie i nie blisko, bowiem do Zambii. Skąd w ogóle pomysł na ten kierunek? Pomysł bardzo przypadkowy. Zachęcił mnie do tego mój chłopak. I po prostu musiałam się zgłosić do ośrodka misyjnego, Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie. Wysłałam zgłoszenie. Każdy może przyjechać na to spotkanie, więc ja przyjechałam i jakby to była moja decyzja do podjęcia formacji. A jak długo czekałaś od czasu złożenia tego zgłoszenia do czasu rzeczywistego wyjazdu? U mnie to trwało chyba rok i 4 miesiące. Żeby wyjechać też na wolontariat taki jak ja wyjechałam, czyli na długi termin roczny, należy przejść formację. Też rok, co miesiąc mamy spotkania weekendowe. Żeby wyjechać na krótki termin, bo taki też jest możliwy, do 3 miesięcy w okresie wakacji, ale też w czasie roku szkolnego, jeżeli ktoś ma wolne w tym czasie, to nie musi być na wszystkich spotkaniach, ale jakby to jest proponowane, to pomaga też się przygotować, poznać mentalność ludzi, z którymi później przebywamy, ponieważ na każdym takim spotkaniu występuje jakiś też wolontariusz z długiego terminu, opowiada o swojej pracy, ale także z krótkiego. A jak oprócz tych spotkań ty się przygotowywałaś? Ponieważ to jest też wolontariat katolicki, tak? Więc no, my stawiamy też na przygotowanie duchowe. No później to należy zebrać też pieniążki, bo płacimy za wszystko sami, przygotować rodzinę przede wszystkim, bo wbrew pozorom to jest dość duży problem. Rodzice, znajomi niełatwo przyjmują fakt, że wyjeżdżamy na tak długo i zostawiamy to wszystko, co tutaj mamy. Mówiłaś o kosztach. Ile tak naprawdę z twojego takiego domowego budżetu musiałaś poświęcić na taki wyjazd roczny? Chyba wolałabym nie mówić, żeby nikogo nie przerazić. To mnie to kosztowało osobiście około 10 tysięcy złotych. Ale na cały rok? Jakby sam wylot, tak? Mhm. Szczepienia, ubezpieczenie, pokrywa nam ośrodek misyjny i bilety. To my sami, plus jakieś tam rzeczy do pracy naszej. To właśnie około 10 tysięcy złotych. Tam na miejscu mamy utrzymanie. Jakby misjonarze płacą nam za wyżywienie, mamy mieszkanie. Oprócz tego ośrodek daje nam też takie kieszonkowe, że w razie czego, gdy nam zabraknie, bo wiadomo, no, różne mamy potrzeby. Świetnie. Mówiłam o kierunku Zambia, tak? Bo tam się wybrałaś. Czemu akurat obrałaś sobie ten kierunek? Z racji na to, że trochę znałam angielski, język nie jest problemem, bo wierzymy, że na miejscu człowiek się najlepiej i najszybciej nauczy języka. No więc angielski, jakby też podałam kraje, w których mogłabym pracować, ogólnie Afrykę, i jakby ksiądz nie miał żadnych sprzeciwów. To ksiądz później wybiera placówki, które najbardziej potrzebują wolontariuszy, gdzie jest najwięcej pracy, żebyśmy my też tam się nie nudzili. I rzeczywiście się nie nudziłam, bo to był najbardziej pracowity rok w moim życiu, ale podkreślam też, że najpiękniejszy. No właśnie, jak wygląda taka praca, jak wygląda taki wolontariat? Spędziłaś tam aż rok. Tak, dokładnie 11 miesięcy. Moje główne zadanie to praca z dziećmi. Mianowicie od rana zaczynałyśmy szkołę garażową dla dzieci ulicy. Tam szkoła jest płatna, a nasza szkoła była bezpłatna. Jakby mieliśmy całą gromadkę tych dzieci, około 50-tka, w różnym wieku, od 8 do 16 lat. Niektóre już kiedyś chodziły do szkoły, a niektóre jeszcze nigdy nie miały styczności w ogóle z długopisem. Także to było duże wyzwanie. One nie znały angielskiego, a my nie znałyśmy bęba, czyli języka lokalnego. Ale dało się. Trochę na migi i jakoś poszło. Jakby faktycznie ten projekt tej szkoły jest bardzo pomocny, bo dla nich jedyną przyszłością to jest edukacja. Oni też mają dużą świadomość tego, że bez szkoły, bez lekcji, to oni nic w życiu nie osiągną i zostaną w tym swoim małym miasteczku, bo tam, gdzie ja pracowałam, to była najbiedniejsza prowincja w Zambii i pracowałyśmy na slumsach. Spędziłaś tam 11 miesięcy. Co powiesz o tych ludziach, których tam spotkałaś? Ludzie bardzo szczęśliwi. Tak, uczyłyśmy się od nich radości, spontaniczności. No, my też przyjechałyśmy tam z takim trochę europejskim zamiarem pracy, tak? Mamy swój schemat działania, ale to nie tak działa.
ponieważ no, oni mają swoje zasady. Typu, jeżeli się umawiamy na godzinę 9, no to możemy się spodziewać, że oni przyjdą na 10, 11, albo zapomną o spotkaniu, bo to też nie jest problem przecież. Są też niesłowni, a to nas uczyło bardzo dużej pokory, bo często nie realizowałyśmy tego planu, co chciałyśmy, ale są mega wdzięczni. Tak szczerze mówiąc, to był najpiękniejszy rok właśnie w moim życiu, bo nie był najłatwiejszy, bo dużo mnie kosztował. No i nauczyłam się dystansu do siebie. Często się śmiałam po prostu z bezradności, bo nie rozumiałam tych ludzi. Ale polecam jakby każdemu takie doświadczenie spotkania z inną kulturą. A co tobie dał ten rok? Ojej, dużo się we mnie zmieniło. Właśnie nawet to, że spojrzałam na siebie z innej perspektywy. Nie, że ja jestem panią mojego czasu, tak jak było przed wyjazdem, a że nagle ktoś zaczyna mi planować mój czas, że z racji na to, że miałyśmy bardzo ustawiony grafik, od rana do wieczora zaczynałyśmy pracę o 7.30, kończyłyśmy o 21.00 i tak każdego dnia, więc nie było czasu dla mnie. Typu nie miałam czasu na kontakt z rodziną, nie tylko przez to, że nie miałyśmy czasu fizycznie, ale także nie było prądu, internetu, jak to w Afryce bywa. Co jeszcze? Przede wszystkim nauczyłam się śmiać. To był w ciągu całego swojego życia, nie śmiałam się tyle, co tam przez te 11 miesięcy. To też jest zabawne. Ze wszystkiego, nawet czasami z poważnych rzeczy, jak przychodziła do nas siostra Maria i mówiła nam, że co jeszcze jest do zrobienia, czego nie zrobiłyśmy, o czym zapomniałyśmy. No i ona zamyka drzwi, a my wybuchamy śmiechem, no bo wiemy, że już i tak tego nigdzie nie wsadzimy, więc co my z tego możemy zrobić? Był to twój pierwszy wyjazd? Myślę, że pierwszy i taki ostatni. Ostatni? Tak, ponieważ nigdy nie marzyłam o podróżowaniu, nie uważam siebie jako podróżnika. No to był taki wolontariat misyjny, tak? Czyli trochę z powołania, takie, które odczuwałam wewnętrznie i uważam, że moja misja dobiegła końca, czyli Afryka to już jest temat zamknięty, natomiast tutaj planuję kolejną misję, czyli założyć rodzinę i takie inne rzeczy, ale podróże jak najbardziej, otworzyłam się na to, kiedyś się tego bardzo bałam, a teraz jakby Afryka wcale nie jest daleko. A jak zachęciłabyś osobę, która może już teraz waha się, słuchając cię, czy rzeczywiście podjąć takie wyzwanie, bo niewątpliwie jest to wyzwanie, tak? Podjąć decyzję o wyjeździe tak daleko, na tak długo. No przede wszystkim zapraszamy na spotkanie do ośrodka misyjnego. Najbliższe jest w kolejny weekend. Zapisy są do środy, także zapraszamy serdecznie. Samo przyjście na spotkanie jakby może nam otworzyć też naszą głowę przede wszystkim i odblokować pewne rzeczy, pewne schematy, które mamy w sobie. I jakby rozmowa z tymi wolontariuszami, którzy już wrócili, ich radość przede wszystkim, bo mają w sobie no, niesamowitego powera, bardzo zachęca. I jak słuchamy ich, to nagle stwierdzamy, oni mieli podobne problemy co my przed wyjazdem, podobne przeciwności, ale daje się pokonać i naprawdę warto poświęcić siebie. W kontakcie międzyludzkim bardzo dużo się uczymy i myślę, że to jest taka lekcja na całe życie. Czyli reasumując, taka wyprawa zmienia jednak. Bardzo mocno, bardzo mocno. Dobrze, jeżeli chcielibyście Sylwię Młyńską zobaczyć na żywo, porozmawiać z nią, macie dzisiaj jak najbardziej ku temu sposobność, bowiem o godzinie 19 w Chilibarze Sylwia pojawi się i opowie o swojej wyprawie. Przypominam, płatne miłością, czyli nie bądź żmija, daj siebie innym. Czemu, Sylwio, warto dać siebie innym? Jest takie bardzo ładne powiedzenie, nie wiem, czy w naszym ośrodku misyjnym akurat, że widząc czyjąś biedę, dostrzegamy swoją. W takim naszym zabieganym europejskim życiu często nie dostrzegamy naszych takich wad, słabości, niedoskonałości, a nawet jak je widzimy, to nie chcemy się nad nimi pochylić. A w takim miejscu faktycznie, mimo zabiegania naszego tam, dostrzegamy coś innego w sobie, że może jestem zbyt pyszny, może zbyt egoistycznie myślę o sobie, że ja jestem najważniejszy, wszystko to, co robię, jest najlepsze, a tak nie jest, bo jest masa ludzi bardzo wartościowych i też, co jest fajne, że tam się nauczyłam nie oceniać ludzi po ich wyglądzie zewnętrznym, bo tam dzieci przychodziły do nas bardzo brudne, w porwanych spodniach, bluzkach, zasmarkane, z grzybicą na głowie, a nagle zapominam, że ono tak wygląda i potrafię je przytulić, potrafię je pocałować w czoło, tak jak rodzic często nas całował w dzieciństwie.
Więc puszczają pewne bariery i nagle dostrzegamy naprawdę wielki potencjał w ludziach niepozornych. Dziękuję Ci bardzo, Sylwio. Przypominam, dziś o godzinie 19, czyli barze Sylwia będzie opowiadać o swojej wyprawie do Zambii. Dziękuję bardzo. Słuchacie radia UWM FM. Uwierz w muzykę.